i ja! Siedmiu jeźdźców, siedem ryb w świecie, które trzepoczą się i krzyczą! Mali braciszkowie mają ręce, które można odrąbać! Małe rączki, które kiedyś bawiły się i łaskotały, ręce odpadły! Mają stopy, które zniewały i bawiły się schowanego i one odpadły! Inny żołnierz potłalił szopę, w której trzymaliśmy bydło! Dwumiesięczny cielak, dwie krowy, sześć baranów! Krowa wychyliła łeb przez okno i łzy ciekły jej po pysku! Zaczęli gwałcić! Moją matkę i moją siostrę! Położyli głowę mojego brata na moich stopach i gwałcili go wszyscy po kolei! A ja nie mogłam nic zrobić, trzymałam w ręku odbezpieczony granat! Pamiętam tylko jego oczy i twarz mojej matki, która modliła się, żebym nie opuściła granatu, nie opuściłam! A mój ojciec mówił do mnie, nie bój się, to są nasi żołnierze! Nasi żołnierze zaczęli zrywać biżuterię z kobiet! Kiedy moja sąsiadka krzyknęła, inny z naszych żołnierzy wydłubał jej oczy palcami! Śmiał się, kiedy kobieta potykała się o własne nogi, już nie poszedłkujesz! Śmiał się inny z naszych żołnierzy, potem zaczęli ją gwałcić. Wszyscy po kolei, kiedy skończyli, inny z naszych żołnierzy kopnął z całej siły w krocze, żebyś nie narzekała, że będziesz miała pękarta któregoś z nas. Potem, kiedy skończyli, przywiązali ją do ciężarówki i ruszyli. Długo jechali, ta kobieta przeżyła, ale wolałaby nie żyć. Naszego sąsiada też przywiązali, ale do dwóch ciężarówek i ruszyli, rozrywającego ciało na pół. Mnie postrzelili w nogi między żebra, uznali mnie za martwą i wrzucili do baraku z innymi trupami. Kiedy się ocknęłam, moje oczy, nos i usta były zalepione krwią jednego z umarłych. On musiał leżeć na samej górze trupiarni. Do jego martwa krew godzinami przebijała się do mnie przez kolejne piętra trupów, by dać mi nowe życie. Dobry wieczór Państwu. Witam na spotkaniu w cyklu Piękni 40-letni. Pierwszym w tym roku, pierwszym od pół roku. I bardzo miło mi jest gościć piękną 40-letnią Patrycję Soliman, aktorkę Teatru Narodowego. Obejrzeliśmy fragment, to jest to nagranie, o którym mówiłem Tobie na backstage'u, Barbary Sierosławskiej, nagranie Fedry, jednej z pierwszych twoich ról w ogóle w Teatrze Narodowym. To był rok 2006. O przedstawieniu będziemy mówić za chwilę, bo chciałem, zanim dojdziemy do Fedry, że tak powiem, być przy tych twoich scenicznych narodzinach w ogóle. I zastanawiałem się właśnie, czy za swój debiut uznasz Fedrę, czy też no jednak Kopciucha, w którym się pojawiłaś chyba po raz pierwszy na scenie de facto w roli Kopciuszka, prawda? To była, no nie wiem jak to jest, bo to była dublura, ale zagraliście tego bardzo dużo w Teatrze Małym, prawda? Bo to była to sztuka Janusza Głowackiego. I zanim cię dopuszczę do głosu, to zarysuję taką sytuację, która tam miała miejsce, to znaczy historia dziewczyn z Poprawczaka, prawda? Tekst Janusz, stary tekst Janusza Głowackiego, poprawiony przez autora. Świat, który przedstawiał Głowacki w latach 70., ten świat Poprawczaka, to była jakaś taka metafora na pewno totalitarnego państwa. Tutaj w tym tekście poprawionym przez Głowackiego chyba on szedł w stronę sugestii, że jesteśmy jakimś państwem wyznaniowym. Tak przedstawiał przynajmniej ten świat w Poprawczaku. Ten obraz wydawał się jakoś taki jednostronny. Tam jeszcze byli filmowcy, którzy kręcili film. I było takie przeciwstawienie, te dobre, biedne dziewczęta z Poprawczaka kontra ci źli dorośli. Reżyser był ściągnięty ze Stanów Zjednoczonych przez Głowackiego. Będę wykorzystywał, jak powiedziałem, pewną swoją wiedzę, ponieważ pracowałem wtedy już w Teatrze Narodowym i pamiętam, jak się o nim mówiło. Po co ściągnięto choreografa do reżyserii przedstawienia? Bo on był reżyserem broadwayowskim, zdaje się. Tak. Zniknął w ogóle przed końcem prób z powodów osobistych, mniejsza o jakie powody chodziło. Natomiast to wszystko, plus to, że w tej roli miałaś partnerkę, dublerkę, to wszystko są, bym powiedział, ekstremalnie trudne warunki
do debiutu dla osoby, która nie ma warsztatu, nie ma jakiegoś takiego pancerza, wkracza na głęboką wodę. Jak sobie próbowałaś, jak się w tym wszystkim odnajdowałaś? Szczerze mów. Dobrze, to nie był mój debiut, ponieważ ja będąc na trzecim roku szkoły teatralnej miałam taki spektakl w Teatrze Ateneum, reżyserowany przez Domalika. I tyle Andrzeja. Miłości. Tak. Ale to był 2005 rok. A Kopcił był 2004. No to ty wiesz lepiej. Okej, okay, no z Kopciuchem to było bardzo, bardzo dziwne i dla mnie bardzo stresująca sytuacja, bo to się zaczęło w ogóle od castingów w Teatrze Narodowym. I te castingi były takie wieloetapowe, bo tam było dużo dziewczyn do obsadzenia, bo w tym Poprawczaku nas tam było, no nie wiem, 10 na przykład. Nie pamiętam dokładnie. I to już był ogromny stres. I jakby sama główna rola, trudna bardzo, była ogromnym wyzwaniem. Ale to była dublura i ja mogłam spokojnie odetchnąć, zanim tam wejdę na swoje, na scenę. Na swoje czy na scenę? W sensie, że najpierw przyglądałaś się temu, jak twoja koleżanka, kto gra, tak. Wiedziałaś i miałaś, w tym sensie miałaś łatwiej po prostu, tak? Znaczy musiałam wejść po prostu w sytuację już przez nią zagrane, więc to było... No teraz tych dublur się tak nie robi. Teraz dublura jest w ramach tego, na co się umawiamy, ale jest jakimś rodzajem wolności i swobody i budowania swojej roli. Niekoniecznie identycznie, jak to zrobiła koleżanka. Natomiast tam sytuacja wymagała wejścia w identyczne sytuacje, co Agnieszka. Czyli to znaczy, że twoja pierwsze zadanie aktorskie to było, małpowanie w jakimś stopniu, że byłaś w jakimś, że wchodzisz na scenę, czujesz się ograniczona, bo musisz powtarzać pewne rzeczy, a jednak jesteś kimś innym, prawda? Nie, bo nie. To było po pierwsze... To było wejście jakby w zespół i no tam, jak ja byłam jeszcze w szkole teatralnej, a tam musiałam grać scenę z Arturem Żmijewskim i z Krzysztofem Wakulińskim, no to naprawdę to było takie duże wyzwanie dla dziecka, można powiedzieć trochę. I to była taka nauka i powiedziałabym, że nie do końca właśnie debiut, co chrzest bojowy, bo było mi bardzo ciężko. Zagraliście to kilkadziesiąt razy, znaczy to było przedstawienie jakieś ogromne powodzenie później, prawda? Było grane, nie wiem, może nie do końca eksploatacji Teatru Małego, ale bardzo długo, długo było w repertuarze, prawda? Ale wspomniałem o tym, że w tym tekście Głowackiego, w tym jak też został już poprawiony przez jego autora, był jakiś taki schemat, takie przeciwstawienie złych, dobrych, za bardzo jednostronne. I to jest moje drugie pytanie. Jak ty, jako właśnie ta debiutantka, próbowałaś się w jakiś sposób przebić przez ten schemat, wnieść coś od siebie do tej roli, czy też, bo różne są możliwości, tak, prawda, dla aktora, kiedy widzi, że ma postać zajmę na to papierową, albo najtrudniej się gra po prostu jednoznacznie, nie wiem, dobrą czy jednoznacznie złą. No nie ma takich, wiesz, prawda? Co, to był taki etap, że ja nie zastanawiałam się w ogóle nad postacią i kierunkami tej postaci, tylko to było bardziej walka o przetrwanie i naprawdę dla mnie przez to, że to było pierwszy raz, jeszcze nic nie wiedziałam o tym zawodzie tak naprawdę i
I to była tak, to była walka o przetrwanie i pamiętam po prostu, jak wtedy ja się spalałam, że miałam całe sine kolana, tu cała zapluta, w ogóle zmasakrowana, ręce poharatane tam od krat. W ogóle jak sobie teraz myślę o tym, to jest w ogóle masakra. Nie poszłabyś w coś takiego dzisiaj, czy też miałabyś swój warsztat, technikę, którym po prostu byś się zatrzymała na granicy przed... Nie, wszystko to by było, ale to by nie było prawdziwe. Poszłaś na żywioł, jednym słowem. Do Teatru Narodowego zaangażował cię wkrótce po kopciuchu Jan Englert i twój profesor z Akademii Teatralnej. Tak. Kończyłaś Akademię Teatralną w Warszawie i w tej Akademii zetknęłaś się z dwiema osobami, które kształtowały cię jako aktorkę, pracowały i pracują z tobą. No pracowały z tobą, a niektóre pracują z tobą do dzisiaj. Myślę tutaj o Janie Englercie i o Agnieszce Glińskiej. Widziały, jak pączkujesz, jak zmieniasz się, jak dojrzewasz. I to, zakładam, były te jasne punkty Akademii Teatralnej. Natomiast ciekawi mnie nie tylko to, co dobrego w tej Akademii się wydarzyło. Się boję. Nie, chciałbym się dowiedzieć po prostu, bo masz za sobą 20 lat pracy w tym zawodzie w tej chwili. Wszystko się zmienia. Edukowałaś się te 20 lat temu i możesz z tej perspektywy 20 lat na scenie powiedzieć, czego ci w tej edukacji aktorskiej zabrakło, co dzisiaj byś zmieniła, na co patrzysz z sentymentem, a na co krytycznie, bo też nie chcę, że ja tutaj przynajmniej negować, tylko po prostu chciałbym zobaczyć ten, jaki jest twój obraz po prostu. Czyli jakie narzędzia dostałaś w tej szkole, a jakich czujesz, że ci poskąpiono, że musiałaś się zdobyć gdzie indziej od kogo innego, tak? Wiesz co, pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to improwizacja, której nie uczą nas w szkole. To jest raczej taka domena Krakowa, krakowskiej szkoły. A jak spotkałam się z Mają Kleczewską przy pracy pierwszy raz, to była wyłącznie improwizacja. I dokładnie pamiętam, jak byliśmy w sali prób i Maja mówi, dobrze, to teraz kochani, tu będzie taka duża scena, długa, ona ma być mega długa i to teraz po prostu chcę zobaczyć improwizację na ten temat. I ja miałam po prostu takie... Nie dosyć, że się wstydziłam, to jeszcze nie wiedziałam, czy ja mam mówić coś, czy to ma być bez mówienia. Pierwszy raz wtedy poczułam, że jakichś narzędzi nie mam. Że zaczęłam coś na ślepo sama kombinować. Ale tak, bardzo dużo reżyserów pracuje na improwizacji. I z improwizacji wychodzą jakieś ważne, fajne rzeczy, które się potem fiksuje i wchodzą do spektaklu, ale rzeczywiście improwizacja to jest coś, czego brakowało. No nie wiem, bo ja tu mogę tak życzeniowo mówić, wiesz, czego mnie osobiście brakowało, a może to nie wszystkim. Ale to jest spotkanie z tobą, więc to jest twoja wypowiedź. No tak, to co pewnie każda szkoła i absolwenci wychodzący z niej, no to jakby to zderzenie czołowe w momencie, jak opuszczasz mury tej szkoły i chcesz pracy, potrzebujesz pracy i tak ani nie bardzo potrafisz siebie sprzedać, ani nie wiesz do końca, jak to zrobić, wiesz. Ja byłam szczęściarą, bo ja dostałam, ja nie musiałam o tą pracę prosić, ja ją od razu dostałam, ale moje koleżanki
Ja mówię, no to, słuchaj, no składaj CV, może tu, a one w ogóle były w takim jakimś lęku, jak to zrobić, jak czy się umówić, czy to wypada, czy nie, że... To mamy, które mamy lata 2000 i kompletne niedostosowanie do praw rynku, w takim sensie, że jak w Stanach, nie wiem, aktorzy o siebie walczą, wiedzą, że po prostu jak nie pracują, to idą pracować do restauracji, a jak ten walczą, wchodzą na wszystkie castingi po prostu jak nakręceni. A tutaj jakby w ogóle nie było takich, no bo jednak to się zmieniło też w tej chwili, wydaje mi się, że jednak to jest te kolejne pokolenia, które wchodzą. No ja nie wiem, ale my w ogóle nie wiedzieliśmy, jak funkcjonują jakby produkcje filmowe, serialowe, jak wyglądają te castingi. Agencje aktorskie były przecież 15 lat, 20 lat temu. Trzy. No i rzeczywiście no jakby jak się zachować, jak się sprzedać na takim castingu, czy na zdjęciach próbnych. No, tego w ogóle nie ma w szkole. I też moi znajomi często, jak wiedzą, to oni was nie uczą tego? Ja mówię, no nie. To jest takie, wiesz, czyli ty sama musisz tam iść na taki casting i sama to wymyślać, wszystko jak robi. No ja mówię, tak. Że są w szoku, że szkoła nas nie przygotowuje właśnie do życia poza murami. Czyli castingi, właśnie jakieś. Tak. A co zawdzięczasz? Żeby nie było jednostronne. Zawdzięczam bardzo dużo. Zawdzięczam wszystko, dlatego że ja poszłam do szkoły teatralnej. Zdałam egzamin za pierwszym razem, co jest w ogóle jakimś cudem wobec takiej sytuacji, że ja nigdzie nie byłam w żadnym ognisku teatralnym, w żadnym larcie przygotowującym. Ja po prostu weszłam z ulicy. I to nie był już taki wybór, że od szóstej klasy występowałaś na akademiach szkolnych nie, i stwierdziłaś, zostanę aktorką. Ja się wstydziłam i żenowałam takimi rzeczami. Nie, nie, nie. Ale... To był impuls jakiś? Bo to ciekawe jest. Słuchaj, to jest w ogóle trochę wstyd mi się do tego przyznać. Ale teraz już możesz. Dobra. Ja przyszłam do szkoły teatralnej na Miodową, na egzamin reżyserski mojej koleżanki, która wtedy studiowała w szkole. Ona studiowała aktorstwo, ale na reżyserii jakby była aktorką w spektaklu reżysera, więc to był reżyserski egzamin. I ja przyszłam na ten egzamin. Zobaczyć. Byłam jeszcze w podstawówce chyba, czy początek liceum i zobaczyłam po prostu jakiś super budynek. Kolesie i dziewczyny siedzą po prostu, jarają fajki na korytarzu. Kiedy wiesz, ja byłam na etapie w kiblu, więc ja mówię, wow, kurczę, to jest po prostu cudowne miejsce, zajebiste, ja chcę tu studiować. Czy imprezy interesowały, tak? Nie wiem, to był taki strzał amora, można powiedzieć, wiesz. Tak, i rzeczywiście od tego momentu wiedziałam, że chcę studiować i pamiętam, że wtedy byłam ogolona na łyso i w momencie, kiedy... podjęłam decyzję, idę do szkoły teatralnej, to że zapuszczam włosy. No i rzeczywiście, zdając do szkoły, miałam już takie. Czyli to mogło być jakieś no, 4 lata pewnie od tego momentu. Ale byłam bardzo konsekwentna, bo wiedziałam, że do szkoły teatralnej muszę mieć włosy i zrezygnowałam z czegoś, o czym bardzo marzyłam. Zgadnę, tatuażu na twarzy. Kolczyk w języku. Bo mogłam seplenić przez to, więc to była naprawdę
Wielkie poświęcenie. No ale ty już po tej historii wiesz, kim byłam. Myślę, że dwie osoby, którym zawdzięczasz bardzo dużo, czy Agnieszka Glińska, Jan Englert, za chwilę o nich będziemy mówić. Zatrzymam się teraz jeszcze na chwilę nad rolą Arycji w Fedrze, od której zaczęliśmy nasze spotkanie. Jedna z twoich pierwszych ról i znowu bym powiedział doświadczenie zawodowe na granicy ekstremum. Arycja, grasz ofiarę gwałtów wojennych, która jest, w ogóle ten świat przedstawiony przez Kleczewską w Fedrze, wszystkie kobiety były takie, podlegały, znaczy to jest świat patriarchalnej przemocy, te wszystkie kobiety, prawda, które tam są, nie tylko ty, ale Fedra, Enona, Panopę, którą grała Camilla Barr, wszystkie właściwie tłamszą siebie w ten sposób, żeby oko męskie ich zauważało. Znaczy są całkowicie podległe. To słowo patriarchalna przemoc, myślę, dobrze to opisuje. Ty tam masz sceny, w których uczycie takiego społecznego rozumienia kobiecości właśnie Camilla Barr jako Panopę, masz takie sceny. Bo ty jesteś tam właśnie przerażoną istotą, która ledwo chodzi na tych wysokich obcasach, prawda? Jest. No i musi się zmagać z tym rozbudowanym systemem przymusów i oczekiwań, jakie są wobec niej. Mówiłem, że to jest rola z gatunku takich ekstremalnych doświadczeń. Z jednej strony ze względu na temat, myślę, że ale też ze względu na pracę. No właśnie, ze względu na pracę. Bo takie powiedzenie reżysera, który pewnie przekląłby Maję Kleczewską i nie uznał w ogóle tego teatru Kazimierza Dejmka, ale ono się odnosi, myślę, sobie większości... nie musiał tego Kazimierz Dejmek powiedzieć. No przecież on kiedyś w wywiadzie użył słów, że nie gra się bezkarnie Antygony i Hamleta. Myślę, że wielu ról nie gra się bezkarnie. No właśnie, ale żeby zagrać to, co zagrałaś, będąc znowu aktorką jeszcze z niewykształconym warsztatem, bo to jest, mówimy cały czas o kimś, kto się kształtuje w tym teatrze, prawda? Tak. Z jednej strony musisz zrozumieć, czyli wejść w skórę po prostu osoby z doświadczeniem ekstremalnym, no i musisz znaleźć jakąś formę. No i masz reżyserkę, która, delikatnie mówiąc, łatwa we współpracy nie jest. I jak sobie radzisz w tej sytuacji? No to było tak, że zanim zaczęłyśmy z Mają pracę, to ona mnie torpedowała wszystkimi hardkorowymi filmami, wierszami, zdjęciami. Ona po prostu chciała mnie naszpikować tym dramatem, tym tą taką, jak to powiedzieć, nie wiem, jak to powiedzieć. W każdym razie rzeczywiście było tak, że Maja... Tym złem? No właśnie... Przemocą? Tak, może tak. Aczkolwiek Arycja tutaj w Fedrze była najmniej zła, ale przemocowa. Dookoła, ale była ofiarą. Tak, ale była w świecie potwornym. I Maja rzeczywiście potrafiła o 23 czy o 1 w nocy wysyłać SMS-a, masz zobaczyć to. Czy wiesz, że to jest dowód na mobbing w tej chwili przedstawiasz? Ale to jest lajcik. Poczekaj, dalej. Słucham. Bardzo dużo z Mają się spotykałam. Rozmawiałam, ona każdego właściwie indywidualnie prowadziła, po czym stawiała na scenie i patrzyła, co z tego wynika.
Ale spotkanie z Mają było dla mnie hardkorem, ale było bardzo ważne. Bo to był taki moment, kiedy Maja zrobiła głośne przedstawienie w Opolu Macbetha, genialnego, bo pojechałam zobaczyć go, zanim zaczęłam pracę z Mają. On przyjechał potem do Teatru Narodowego. A to nie wiem. Ale pojechałam do Opola zobaczyć to i się zachwyciłam. I właściwie to, że pojechałam i zobaczyłam tego Macbetha i się nim zachwyciłam, gdzieś pomogło mi jakby przy tej Mai zostać. Bo to było wspaniałe przedstawienie. A to, co do tej pory ja słyszałam od Mai, co od niej dostawałam i tak dalej, to ja w ogóle nie wiedziałam, o co jej chodzi. Ja jej w ogóle nie rozumiałam. Ja byłam taka jak dziecko we mgle trochę. I ja jej po prostu po tym Macbethie zaufałam. I mówię, dobra, kurczę, zrobiła... To było w trakcie prób pojechałaś, tak? Nie, przed. Okay. Przed zaczęciem prób. No i jak zaczęliśmy już próby, no to to był hardkor. To był już hardkor. I to były 3 miesiące. Siniaki to jest taki najniższy level jakby okaleczeń, które... No dobrze, skoro mówisz trzeci raz hardkor, to podaj jakieś przykłady, bo to bez przykładów jest mało Słuchaj, wiarygodne. No przykłady, no to wiesz, no, to jest na przykład coś takiego, że ja z próby ze sceny uciekłam, bo już nie byłam w stanie tego wytrzymać. Tego, czyli czego? Słuchania Mai. Katowanie słowem. No bez przesady, no. Zamknęłam się w toalecie przy garderobach i to się nie skończyło tam na scenie. Tylko to doszło, wychodź stamtąd, wracaj na scenę. A ja tam po prostu w glutach, w łzach, Kamila Bar tam pod tym, Patuś, nie bój, chodź kochana, chodź. A ja tam nie chcę już więcej tego. Czy reżyserka, teraz będę wspomniała, czy to był rodzaj przemocy psychicznej, żeby osiągnąć efekt artystyczny? Ale myślisz, że musimy to tak nazywać? Ja ciebie pytam, bo to ty tam byłaś, ja tylko próbuję się dowiedzieć. Tak, ja tam byłam, gdzie ty właśnie mówisz, ale nie nazywajmy tego w ten sposób. Tak, ale też to było no, totalne wyzwanie i było mnóstwo dobrych rzeczy. Oprócz tego, że ludzie tabunami nam wychodzili z tego spektaklu. A tam trzeba powiedzieć, że tak widownia jest ustawiona, że to przed oczami właściwie tak, przechodzą. Tak, to nie jest tak, że jedno krzesło gdzieś z tyłu, ale ci przed nosem. To nie jest tak jak tutaj, że ja państwa nie widzę, tylko... To było wszystko. Wszystko przed nosem, tak. Bo po prostu musisz grać i widzisz, że ktoś, przepraszam. Tak, więc ludzie nie wytrzymywali i wychodzili. I wtedy co na to reżyserka? Genialnie. Genialnie. Właśnie o to mi chodzi, bym chciała, żeby wszyscy wyszli. No więc to mniej więcej było tak. Ekstremalne doświadczenie z Mają Kleczewską miało swój ciąg dalszy. W 2009 roku powstało przedstawienie, no, które było dużym wyzwaniem dla publiczności. Myślę o Maratsadzie. Tak. Ale dla nas też. Tak, dla was też. No, zespół tam był... Kolejny hardkor. Tak. Zresztą w finale chyba, nie pamiętam, 20 minut takiej hitlerowskiej gimnastyki tam było, prawda? Ta finałowa scena, ta musztra. To było przedstawienie o szaleństwie, które jest jakąś taką metaforą świata, który popada w obłęd.
grałaś Charlotte Karolinę Corday, tak, która morduje Marata, którego grał Paweł Paprocki. Tak. Wcześniej miał grać Zbigniew Zamachowski, ale po pierwszej próbie zdaje się wycofał się, jak tak było. Tak, tak było, uciekł, jak się zorientował, co go czeka. Wiesz, dużo osób uciekło, tak, jak się zorientowało, co ich czeka. Zresztą Maja nie kryła tego. I ona nam na pierwszej próbie, wjechał na kółeczkach szafeczka z telewizorkiem, zostało puszczone. Finałowa scena. Z Einera Schleifa, tak? Tak, Schleifa, tak. Jak chce, żeby wyglądała finałowa scena. I ona uczciwie powiedziała, słuchajcie, nikogo do tego nie zmuszam. Więc w tej chwili każdy może zrezygnować. I rzeczywiście rezygnowały moje koleżanki, koledzy, między innymi Zbyszek. Ty zostałaś, bo ufałaś, jak rozumiem, wtedy jeszcze, tak? Tak, i my się... Tak, tak. Jest tam taka scena, znowu, wydaje mi się, ekstremalna. Nie tylko ze względu taka, że byliście wszyscy nago w tej scenie. Scena zaślubin Karoliny i Dupere, którego grał Marcin Przybylski. Tam jeszcze na scenie był Arkadiusz Janiczek. Myślę, że znowu chodziło o jakąś psychofizyczne obnażenie w tym przedstawieniu. Ale ciekawe, bo wspomniałaś o improwizacjach. Przy Maratsadzie Kleczewska skorzystała z ustawień hellingerowskich, prawda? Chyba po raz pierwszy tam korzystała z tej metody. A nie później? Ja nie pamiętam, żeby mnie ktoś ustawiał. Tak? Tam. Chyba przy Orystei. Przy Orystei dopiero tak, to się zaczęło, tak? Tak. Ale no dobrze, a przy Maratsadzie jak wyglądały wasze improwizacje? Wiesz co, to było bardzo ciekawe i bardzo dla nas pomocne, bo my całym zespołem Marata pojechaliśmy do Drewnicy, gdzie mieścił się szpital psychiatryczny. Tak. I my pojechaliśmy zrobić grilla z tymi podopiecznymi i po prostu się przemieszać, poznać ich, pogadać. I to było, no to było świetne posunięcie, naprawdę. Myślę, że każdemu to bardzo dużo dało. Niektórzy jeden do jednego sobie brali takiego pacjenta i mówi, o dobra, to ja będę tym w przedstawieniu. Ale to było rzeczywiście bardzo... Bardzo ciekawe i bardzo pomocne, więc to, co dla Mai jest ważne, że ty właściwie, jak grasz mordercę, musisz zamordować. A ty przeczy aktorstwo. No to jest grubo powiedziane, no ale musisz dotknąć tego, że bez dotknięcia, bez zapachu krwi nie zagrasz tego, tak? I to jest, i tutaj to się super sprawdziło. Że rzeczywiście... Ale w szkole cię uczyli przecież inaczej, prawda? Tak, ale Maja jest po krakowskiej szkole. Z warszawskiej została wyrzucona. Oż ty. No tak było, no tak było, prawda? Za Pasiewiczą, zdaje się, wyrzucił, jeśli pamiętam, z wydziału reżyserii. Tam poszło o średniówkę w jakimś wierszu. Coś było z wierszem, pamiętam, bo to, ten temat był mielony jeszcze za życia za Pasiewicza w prasie i tym... No dobrze, czyli korzystacie z tych metod, z improwizacji, wchodzisz po prostu w świat, w narzędzia, których nie dostałaś w szkole. To też jest o tym, tak, o czym prawda mówiliśmy. Ale już czego trochę się nauczyłam przy Fedrze, Mai. Tak. W jednej swojej wypowiedzi powiedziałaś, że właśnie pracując z Kleczewską to jest tak na granicy między aktorstwem a jakąś prywatnością, czy użyłaś chyba tak, słowa eksponowaniem tak, siebie. Tak. Czy uważasz, że to jest niemoralne w jakimś sensie, no takiego słowa użyłem, czy to jest niemoralne, czy uważasz tę metodę pracy za niemoralną, że to jest, czy to budzi dzisiaj twój sprzeciw? Znaczy wiesz co, nie myślę o tym w ten sposób, ale teraz w taką pracę bym nie weszła. A wtedy tak. Czyli za duże koszty psychiczne, czy jest moment, w którym musisz sobie pas przyciąć? Wiesz co, chyba to jest doświadczenie.
że teraz jestem w stanie to zagrać. A wtedy musiałam się... Czyli po prostu teraz masz narzędzia. Nurzać, teraz masz narzędzia. Tak. To teraz przejdziemy do przyjemniejszych, proszę mnie dobrze zrozumieć, nie tak ekstremalnych doświadczeń teatralnych. I w kostium Barbary Hanickiej zresztą. I poproszę o wypowiedź twojej koleżanki, która łączy nam i temat Fedry, i temat ślubów panieńskich, czyli wypowiedź Kamilli Barr. To fragment filmu jest złączony, fragment też ze ślubów panieńskich, przedstawienia, które wyreżyserował Jan Englert. Miało premierę raptem rok po Fedrze. Graliście je ponad dekadę. Graliśmy je jeszcze niedawno. 16 lat. Do zeszłego roku? Jeszcze, tak? Nie, może troszkę mniej, czyli 14. Ja byłam na premierze ślubów panieńskich. Ja byłam w ciąży z moją córką, która teraz tutaj siedzi i ma 16 lat. I składała śluby panieńskie jeszcze niedawno, tak? Na scenie. Tak. No dobrze, poproszę o drugie nagranie. Wypowiedź Kamilli Barr. Pamiętam, że Patrycja tym przedstawieniem debiutowała w teatrze. Ona przyszła do Teatru Narodowego i to był taki jej początek, to była jej pierwsza duża rola. My się znałyśmy tak trochę bardziej z korytarza, ze szkoły teatralnej, bo było między nami 4 lata różnicy. Ale jak się dostała do teatru, jak się okazało, że będziemy we dwie właśnie grały w Fedrze u Majki Kleczewskiej, no to gdzieś tak jakby od razu nas do siebie przyciągało. Tak, to było tak, że po prostu szukałyśmy tego wspólnego kontaktu, rozmów. I te role właściwie budowałyśmy we dwie, bo nie znałyśmy jeszcze techniki Mai, nie wiedziałyśmy, jak ona pracuje i to było takie bardzo wspierające. Ja miałam już troszeczkę większe doświadczenie, ale Patrycja zaczynała i pamiętam, że była niesamowicie taka wsłuchana we wszystko to, co Maja mówiła, taka niesamowicie uważna, niesamowicie pokorna, realizowała wszystko tak, jak było od niej oczekiwane, a rolę miała trudną. Pamiętam, że sama wiele razy, jak ją oglądałam z przejęciem, gdzieś tam odnajdywałam te emocje w sobie, to, co się z nią działo, była bardzo wiarygodna. Graliśmy to na małej scenie, dla właściwie chyba 100 osób, więc wszystko było niezwykle kameralne i o żadnym fałszu nie mogło być mowy teatralnym. To było takie właściwie laboratoryjne granie. I o ile te nasze postaci były zupełnie inne, bo ja grałam postać ekstrawertyczną, postać, która rządziła w jakimś sensie, czy tam zarządzała, powiedzmy, tym światem i sobie w nim świetnie radziła, to Patrycja miała za zadanie zagrać wycofaną, zamkniętą w sobie, z peruką, pod którą ukrywały się jej przepiękne, długie, ciemne włosy, z peruką na chłopaka, z siniakami, jakimiś wybroczynami, które tutaj dziewczyny z charakteryzacji robiły, pozbyta jakichkolwiek atrybutów kobiecości, była przepiękna i bardzo zjawiskowa, bo ciemne oczy, ciemne włosy, szczupła, bardzo nietypowa, oryginalna uroda, taka bardzo zwracająca na siebie uwagę. I w Arycji musiała się tego wszystkiego wyprzeć. Wszystko to musiało nie być ważne, bo cała siła i głębia tej postaci tkwiła w tym jej tragicznym przeżyciu, w tej traumie, którą Patrycja musiała po prostu przeżywać z nami. I to, co pamiętam, to jej taką niesamowitą skrupulatność, przejęcie, stres, który nam obu towarzyszył, czy Maja będzie zadowolona, czy to się wszystko dobrze potoczy. Że Patrycja z Mają dogadywała się dobrze, one miały dobre porozumienie i one były w jakimś sensie bliskie sobie, jeśli chodzi o propozycję tego świata tutaj w tej Fedrze. Maja z nami rozwijała swój język teatralny, my z Mają rozwijałyśmy ten język teatralny. Ja później też pracowałam z Mają i dla mnie ta praca była zawsze niesamowicie kształcąca, chociaż niełatwa. Być kochanym wszyscy szczęściem głoszą. Moim zdaniem kochać jest większą rozkoszą. Los kilku istot zrobić swoim losem. Czuć i żyć, tylko robić dużo głosem. Dla dobra innych cenić własne życie. Na nich
dotykać każde serca życie. Otóż to szczęścia, że pewne zalety i ty wyrzec chcesz się jestem? Nigdy, przenigdy. Ach, ja nie wiem jeszcze, ale chcę pisać. Niech się moje zdanie jednej łzy w świecie przyczyną nie stanie. Niech w szczęściu innych własne dziś umieszczę. Chcesz pisać? Będziesz. O drogi aniele, jak wiele czynisz. Jakże wdzięczę wielko, gdybyś mogła w moim sercu czytać. Ale ustawię. Lecz nie chciej się pytać. Więcej bym wyrzekł, niż wyrzec potrzeba. Pióro i papier. Dlaczegoż? O nieba! Nienawidzić? Tak, każda. W lecie, panie, ale nie tak łatwo, jak się zdaje. Z gniewu w nienawiść droga bardzo bliska, kiedy dosięgnie jaka czynność zdrawna. Lecz kiedy czule kto nam rękę ściska, jak mamę kocham, nie potrafi żadna. Kto tu był? Jak to kto? Kto tu był z tobą? Gustaw, przychodzi. Rozwodził swe żale? Trochę. Tak długo mówiliście z sobą. O, jak cię kocham, tak niedługo wcale. I coś nowego? Nie dasz temu wiary. Takim słowem chcę się żenić z tobą. Ze mną? Oto to, to mi radość. To, że będę męczyć i dręczyć bez miary, mój panie Gudziu. Będziesz ty miał zadość. Ale nie Gustka. Radość. Radost? Stary? Radost. Gustaw. Ja nie chcę. Ja wierzę. Ja nienawidzę. Wbrew twojej nienawiści. Jak Gustaw jego zamiarów nie ziści, przez zemstę tylko z tobą się ożeni. I kto sobie nie może przymusić tej niebę? Ojciec twój, ojciec, co tak złoto ceni. A Radost, bogacz rzeczą dowiedzioną, nie ma co gadać, będziesz jego żoną. W tych ślubach panieńskich to był ten taki kontrast tej właśnie mocno feminizującej Klary i takiej skrytej, teoretycznie zapatrzonej w nią Anieli, ale tak naprawdę mającej swoją własną drogę myślenia. I tak naprawdę Patrycja, budując Anielę, robiła coś świetnego, bo ona po prostu myślała o tym, jak się wydobyć na niepodległość spod tego właśnie takiego rządzącego zdania Klary, spod matczynej takiej opieki i tak powolutku, po cichutku szukała sobie swojej drogi do szczęścia, które to szczęście było miłością, bo była bardzo w Gustawie zakochana. I ten współczesny rys tej Anieli, według mnie tutaj akurat w przypadku Patrycji, jest w tym, że ona jest taka troszeczkę zbuntowana, bo ona cały czas zadaje Klarze pytanie, dlaczego ci mężczyźni są tacy źli tak w ogóle? Jaki ona może podać argument, co w nich jest takiego strasznego? A Klara, która nie ma aż takiego doświadczenia, tylko jest w jakimś sensie przez tego mężczyznę, powiedzmy, którego możemy sobie wyobrazić jako chłopaka, czy ojca, czy w ogóle jakiś taki lęk przed mężczyznami, ona ma takie zdanie, że mężczyźni są jakimś zagrożeniem, nie jest w stanie tego Anieli jakoś merytorycznie wyjaśnić. I ona wtedy jak gdyby dochodzi do takiej swojej niezależności, swojej dojrzałości, własnego zdania, a ta taka jej pewnego rodzaju bezradność to jest jak dla mnie maska na to, że ona wcale z mężczyznami nie chce prowadzić żadnej wojny. Ona jest zdania, które zresztą jest mi bardzo bliskie osobiście, że mężczyźni są wspaniali, są ciekawi, są tak samo interesujący jak my. Są to ludzie, którzy mają różne doświadczenia za sobą, w trakcie których są. I to nie polega na tym, że te płci,
powodują jakąś niemożliwość porozumienia się, wręcz przeciwnie. Każdy z nas jest człowiekiem i każdy z nas zasługuje na to, żeby być wysłuchanym i zrozumianym. A gdy chodzi o uczucia i miłość, tak jak było w przypadku Anieli i Gustawa, no to ona bardzo sprytnie tutaj kiwa głową, tak, 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 faceci są beznadziejni, tak, 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 super, a tu z boku właściwie daje swoim uczuciom wolność, daje swoim uczuciom szaleć. Zmiany w Patrycji aktorstwie obserwowałam, oglądając jej inne role, a sporo widziałam. Natomiast jeśli chodzi o Śluby panieńskie, to ja sobie zawsze zadaję to samo pytanie. Jak to jest możliwe, że człowiek po latach wraca do przedstawienia i ma wrażenie, że czas stoi w miejscu? To jest fenomen, że wchodzi się w te same sytuacje, wchodzi się w te same relacje. To jest odmładzacz, to jest eliksir młodości. Miałam wrażenie, że ona jest cały czas tą samą dziewczyną, którą poznałam. Po prostu, że to przedstawienie dawało nam takie podłączenie pod jakieś takie energetyczne zapasy młodości. Możesz komentować. Kamilka Barka, dziękuję. To jest tak, że kilka lat przed premierą waszych Ślubów panieńskich, to był 2007 rok, Grzegorz Jarzyna zrobił takie głośne przedstawienie, Magnetyzm serc. Wspaniałe. Widziałaś to? O Jezus, świetnie. Które polegało, demolowało i nie demolowało. Właśnie ono nie demolowało, jeżeli Państwo widzieli albo pamiętają to przedstawienie, w którym była taka historia, właściwie przegląd konwencji, jak grano Śluby panieńskie na przestrzeni z tym siadaniem na 3/4, zawsze mi się to jest przednio czy tylnojęzykowe. A potem przez kolejne, aż po współczesne, tam pamiętam była muzyka Bee Gees, i w ostatniej scenie wszyscy szli do łóżka, nie ze wszystkimi, ale te pary, które tam były połączone. I pamiętam, że jak Englert robił to przedstawienie, to właściwie miał takie poczucie, że trzeba zrobić coś, co jest nie tak radykalne jak Jarzyna, ale też nie jest ramotą po prostu i gdzieś to wypośrodkować, tak pamiętam z tych rozmów. No i właśnie, i wiadomo jest, że kiedy się bierze na tapetę tekst klasyczny, tak klasyczny i z taką bogatą tradycją, no ale ty zawsze będziesz, ty jako aktorka grająca tu i teraz, próbujesz gdzieś się w tym tu i teraz odnaleźć, prawda? Jesteś młodą dziewczyną w tych Ślubach są dwie role i pozornie wydaje się, że Klara jest rolą ciekawszą, jest bardziej współczesną ze względu na właśnie na ten swój jakiś feminizm, a ta Aniela poczciwa jest gdzieś z tyłu, jest jakoś passé. Jak dotrzeć do jakichś współczesnych pokładów tej postaci? Jak ty to robiłaś? Ale ja się w ogóle z tobą nie zgadzam tutaj. No i o to chodzi. No zobacz, a Szczepkowska... Tak, w roli tak, Anieli. Tak, ale to było 40 lat temu, nie mogłaś tego widzieć. No to nie szkodzi, ale też ta niby Aniela tak. Wycofana. No po prostu genialna. A ze Ślubami panieńskimi, no to wiesz, no to jeśli chodzi o pracę... Ta historia ze szkoły, prawda, jeszcze, bo to jest... Tak, bo my z Marcinem Hycnarem byliśmy razem na roku i na trzecim roku robiliśmy scenę pisania listu ze Ślubów panieńskich Gustaw Aniela. No i dyrektor Englert, on po prostu się jakoś zakochał w tym, co my wymyśliliśmy tam i zrobiliśmy. I potem, czy teraz opowiada nam to, że to było... tak naprawdę decydujące o, można powiedzieć, repertuarze na następny sezon. Następne 10 lat. Na następny jeszcze. Teatru, ponieważ on powiedział, ja was wtedy zobaczyłem, jak wy zagraliście tą scenę, co wy zagraliście i ja wiedziałem, że mam Aniele i Gustawa i mogę robić Śluby panieńskie. I rzeczywiście ta praca... Klarę grała Kamila, Albina Grzesiek-Małecki. Dyrektor Englert grał Jana. Radosta grał.
Przepraszam. Radosta i Gabrysia Kownacka świętej pamięci grała Dobruńską. I to był po prostu skład doskonały. Pracowało nam się świetnie. My się bardzo w czwórkę zaprzyjaźniliśmy i to było rzeczywiście, to był świetny taki też czas prywatnie. I pamiętam, to było bardzo dawno, więc ja też już tak szczegółów nie pamiętam, ale to, co pamiętam i nawet ostatnio wspominałam z kolegami, że Englert za każdym razem, jak kończył próbę, to mówił, o, w tym składzie to my się już na pewno nie spotkamy. Że on po prostu trochę nie dawał rady z nami. Spotkaliście się później jeszcze choćby... W tym składzie nie. Nie? Dokładnie w ten sam sposób. Tak. No bezimienne dzieło. Wszyscy bez tutaj... Kamili. A, bez Kamili, tak, 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 tak. Czyli prawie wszyscy. Tak. No dobrze, ale nadal zastanawia mnie, jak wchodzi, bo wchodzisz jednak w historię sprzed iluś tam lat. Jak wchodzisz w tę... Ja pamiętam to, mówiłem ci na górze, ale to syn Gabrysi Kownackiej zobaczył to i powiedział, że byłaś dla niego surogatem współczesności właśnie jako Aniela. I teraz, żeby ten surogat zagrać, coś trzeba odrzucić, coś być może dodać. Wiesz co, to była moja druga rola u nas w Teatrze Narodowym po Fedrze. I ja nie wiem, na czym to polegało. Ja naprawdę nie wiem. No teraz bym kombinowała, szukała jakoś. Słuchaj, ja po prostu... Czy chcesz powiedzieć, to się stało po prostu. Żywioł młodości, świeżość. Tak. Po prostu i wchodzisz. Ja nie myślałam o tym, co budować. Gdzie bronić postać, gdzie... jaką puentę ma moja postać, że muszę coś wymyślić, czy coś. To naprawdę było niesamowite, ale ja po prostu w tą Anielę wpłynęłam. Że to... Czy jesteś zwierzęciem teatralnym, aktorką intuicyjną? Myślę, że w dużym stopniu, tak. To teraz trzecie nagranie. Wypowiedź twojej matki teatralnej. Jeżeli Englert jest ojcem, to mamy matkę teatralną. Agnieszkę Glińską, z którą zrobiłaś bodaj 5 przedstawień w teatrze, w telewizji jedno co najmniej. Nie liczę przedstawień sfilmowanych z teatru, prawda? Ale... W teatrze telewizji Trzy Siostry tak, jeszcze zrobiłyśmy. Tak, tak, tak. Trzy Siostry. I Teatrze na Woli, Amazonie. Tak, tak, tak. I w dramatycznym Lulu na moście, tak. Tak jest według Paula Ostera. A zaczęłyście w szkole teatralnej. Tak, to była moja pani opiekun i profesor, tak. Używała słów, nie, to ty powiedziałaś w jakiejś wypowiedzi, że Glińska cię ulepiła. I ja o to Glińską zapytałem na naszym nagraniu i od tego to nagranie się zaczyna. Od tym, że ona nie uważa, że ulepiła, ale i proszę o trzecie nagranie. Tak przeżywałam Patrycję, jak ją zobaczyłam jeszcze na wstępnych egzaminach. Że przyszedł ktoś tak z jakąś taką aurą niesamowitą, z jakąś taką tajemnicą, energią, z jakąś wyrazistością taką nieprawdopodobną i tak jak ja widziałam, tak jak ja postrzegam tą swoją rolę przez studia i to, co robiłam, to żeby to mogło się ujawnić, to co tam jest, żeby mogło ujrzeć światło dzienne, żeby mogła z tego korzystać. Czyli to było jakieś, ja bym to bardziej nazwała, może mniej lepieniem, a bardziej udrażnianiem, czy jakimś takim wspieraniem w tym, żeby ona mogła z tego korzystać. Ja myślę, że to było zawsze wzajemne karmienie, to znaczy to jest jakaś taka część w Patrycji, która mnie absolutnie fascynuje i to taka jakaś właśnie tajemnica, zagadka, taka wielość jej w środku. Ona była zawsze dla mnie fascynująca i te nasze spotkania w pracy to bardziej były takie podróże do tych fascynujących kawałków, aspektów, części jej.
nie mam w ogóle takiego poczucia jakiegoś takiego czy autorstwa, czy bycia nad. Wydaje mi się, że tutaj w ogóle mi jest bardzo trudno rozdzielić, ponieważ to jest bardzo bliska mi osoba, mimo że nie mamy od jakiegoś czasu takiego bezpośredniego, codziennego, bliskiego kontaktu, to jednak jakaś taka część Patrycji jako osoby, jako człowieka strasznie mocno we mnie jest i myślę, że to jest, że dużo w tym jest takiej jakiegoś mojego takiego zachwytu dla jej talentu, osobowości, charyzmy. No, że jakie to jest miłe wspominać tę Ewę i wspominać Patrycję w tej maszy. No nie zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że to jest z wyboru, że jest tragiczna z wyboru. Chyba nikt nie jest tragiczny z wyboru. To jest raczej nie chciałabym tego nazywać też piętnem, ale coś, co nie pozwala, coś w środku, bardzo głęboko, co nie pozwala żyć tak, jakby się chciało, bo ona tak naprawdę przyjmuje los swojej matki, nie? Z automatu, często to robimy, najbardziej tego na świecie nie chcemy, a potem dokładnie to robimy. I tak, to jest tragiczne, jednocześnie jakaś taka najbardziej wolna z tych postaci i to jest też jakieś takie zaplecenie, że taka wewnętrzna wolność się łączy z jakimś takim, no zawsze się za to dostaje bęcki od świata, więc jakaś taka, no coś w niej jest z tego, że ona tak dotyka takiego bólu egzystencji w środku, że ona to jakby rozumie, czuje, wie, zna, no i Patrycja to ma, ona ma te zasoby, ona dotyka bólu egzystencji, wie, gdzie to jest. To jest chyba z tego, jak głęboko wchodzi w postać. Jakie warstwy tam w tej postaci odkrywa, nie? I gdzie tam się dokopuje do czegoś i jak się tą postać linkuje z sobą, bo to ogłębi jakby tego o wymiarze postaci, o takiej skali, na jakiej się, amplitudzie, na jakiej się rozpina tworzenie postaci, to jakby w dużym stopniu w moim przekonaniu decyduje to, jak głęboko się ją w sobie zalinkuje, nie? To znaczy o co się w sobie zahaczy. I to jest zawsze takie pytanie, jaki rodzaj pytań stawiamy światu, nie? To jest zawsze powrót do tego pytania, jak głębokie pytania stawiamy światu. I myślę, że tutaj w tej pracy nad Maszą to faktycznie Patrycja ją tak bardzo głęboko ukorzeniła. A jednocześnie złapała taką jej błyskotliwość, taką wolność, taką niezależność, to co wszystko, co jest taką właściwie jakąś taką strukturą, strategią przetrwania. Ale też to było takie bardzo wyraźne i pełne. I tutaj jakby bardzo dużo dała siebie, bo Patrycja też ma taki sposób bycia, coś takiego autonomicznego bardzo. Lidka jest bardzo o tym, jak nas świat postrzega, o jakichś takich systemach, przekonaniach, które tak szufladkują ludzi, naklejają im etykietki na czoło i jak w tym jest potwornie, czasami niewygodnie. I Lidkę poznajemy od tego, że widzimy, że jest jej niewygodnie, że jest jej w życiu niewygodnie, że wcale nie jest taka, jak można by myśleć i jakby to, co robi, jej nie definiuje, ani to, skąd pochodzi, jej nie definiuje, ani nie wiem, klasa społeczna, środowisko, czy to, czym się obecnie zajmuje, że to jej jako człowieka nie definiuje, nie? A mamy takie dużo uproszczeń, świat w ogóle nas upraszcza. I ten konflikt w Lidce między tym, jak jest postrzegana i co jej świat dokleja, a tym, jak ona się czuje i co ona czuje tak naprawdę, jest fascynujący i Patrycja go też czuje i rozumie. Ja myślę, że Patrycja wnosiła we wszystko taki rys czegoś bardzo współczesnego. Nie? To znaczy, że ona była bardzo taka stój teraz, miała jakąś taką współczesność, nie wiem, w sposobie bycia, w sposobie myślenia, więc to bardziej mnie ciągnęło do tego, żeby te postaci przeczytać i Lidkę, i tę Adę, żeby je przeczytać jakby taką dzisiejszą wrażliwością. I jakoś nie lokuje jej Patrycji epokowo zupełnie. Myślę, że ona ma taką buńczuczność w sobie, taką brawurę, takiego wnoszenia czegoś bardzo z dziś do tamtych historii. Agnieszka Gnińska mówiła o trzech rolach, o których będziemy teraz rozmawiać, czyli o lekkomyślnej siostrze, i to jest Ada, chronologicznie, Masza z Czechowa. I Lidka z Pożegnań, adaptacji prozy Dygata. Skoro zgodnie z chronologią, lekkomyślna siostra była... Jezu, ukochana. Przeniesiona później do teatru, telewizji, więc zachowana na zawsze, tak. Forever. Znowu Agnieszka Gnińska, która ma taki dar i umiejętność i też lubi sięgać po rzeczy
No trochę z lamusa wyciągać, bo nie myślę o Czechowie, bo Czechowie tak, zgrana stop, tak, ale Perzyński, to jest genialne. Perzyński, Perzyński uchodził za takiego autora no, małej klasyki, ale takiego już przykurzonego mocno, którego gdzieś tam w jednym z takich warszawskich teatrów nazwy nie wymienię, grają od czasu do czasu. Jest ramotą po prostu. Ona właśnie pokazała, że nie jest ramotą i to w tym przedstawieniu było widać. Właściwie tam każde słowo zostało przeinterpretowane na nowo. Każda. Ale mówisz o lekkomyślnej siostrze? Tak, tak. Nie, no przecież my oryginał robiliśmy. Nie, dobrze, zgadzam się, że oryginał. Natomiast przeinterpretowane mam na myśli przez aktorów. Znaczy powiedziane zupełnie... Nie wiem, czy ja to dobrze wyraziłem. Czyli uwspółcześnione. Uwspółcześnione, ale bez gwałtu na tekście w żaden sposób. Tak. Że to się u nas działo poza epoką. Tak, tak. Mimo, że zostaliście wtłoczeni, bo też tam jest mowa o tym Agnieszka, bo wszystkie te trzy role to są role, byśmy powiedzieli, kostiumowe, w sensie takim, że mamy inną epokę, prawda? Lekkomyślna siostra została osadzona w latach 30. Ty tam nosisz taki rodzaj harcerskiego stroju trochę, prawda? Chodzisz jako taki rodzaj harcerki. Tak. Masz takie trochę zgrzebne maniery. Nie wiem, czy Państwo kojarzą historię co była lekkomyślna siostra, co to była za historia. Lekkomyślna siostra po prostu miała romans pozamałżeński, rodzina ją wykleła, ale kiedy siostra chce wrócić na jej łono, okazuje się, że wygrała, po tym mężczyźnie zdaje się zdobyła jakiś ogromny spadek, to siostra, która ją wykleła, przepraszam, rodzina, która ją wykleła, gotowa jest nagle ją przyjąć. Kocha. Nagle ją kocha i tak dalej. Taki mamy. Mamy natomiast poza takim prostym obrazkiem dotyczącym mieszczańskiej hipokryzji, tam było coś więcej, bo ten bunt, czy ten bunt tej lekkomyślnej siostry granej przez Glińską, to był jakiś taki rodzaj sprzeciwu wobec takiego pewnego teatru życia codziennego, który funkcjonuje w ramach rodziny, a ta rodzina jest jakimś symbolem opresji z kolei. No i jedną z tych postaci jest ta kuzynka Ada, która się tam pojawia. I teraz tak, pytanie do ciebie, czy te zgrzebne maniery Ady, takie nazwijmy, ten zgrzebny styl bycia, są jakąś... Znaczy one tam wychodzi, prawda, porami wychodzi, że tak naprawdę ona marzy o zupełnie innym życiu. Jej się marzy jej się coś zupełnie innego, ma takie tęsknoty. No dobrze, ale czy ta Ada, którą grałaś, była dla ciebie kimś więcej niż tylko taką mieszczańską hipokrytką, która ma jakieś swoje marzenia? No tak, tak. To była po prostu dziewczyna, która siedzi i ogląda, wiesz... te seriale. Na Netflixie? Tak. W 2009 nie było Netflixa. Ona marzy o takim życiu po prostu. I ona jest... Totalnie ma bujną wyobraźnię. I totalnie marzy o innym życiu. I już? I to wszystko? Bo zgubiłam pytanie twoje. Czy Ada... Nie, czy to jest, bo pytam, czy ją umieszczamy w miejscu przeznaczonym dla mieszczańskiej hipokrytki, która jakieś tam ma swoje pragnienia. Czy jest coś więcej poza tym? Wiesz co, no oprócz tego to jest jeszcze pewien dramat tej dziewczyny, która mieszka z matką. Ona z matką bardzo schorowaną, którą musi się opiekować. Przychodzi tak naprawdę do domu Topolskich po jakąś plotkę, po jakąś rozrywkę, po coś, co ma inny kolor niż to co w domu, żeby coś przeżyć. Marzy o wielkiej miłości i nieopatrznie sobie pomyślała, że... W tym domu może ta miłość
czeka na nią w postaci dochodzącego do domu kochanka. Nie jej, tylko żony. Poczekaj, jak ta postać się nazywa, co Ewa gra? Helena. Heleny. Dobry jesteś. I że ona jest tak naprawdę, mimo że ja to grałam bardzo komediowo, to jest smutna, dramatyczna postać tak naprawdę. W takim powierzchownym czytaniu tej lekkomyślnej siostry jest przeciwstawiony po prostu ten świat tych, nazwijmy ich umownie, dulskich, prawda, zakłamanych, mieszczańskich tych, a on był o wiele bardziej zróżnicowany, to znaczy to, żeście, co wam się właśnie udało wydobyć. No tak, tutaj z Ewą... Ewą Konstancją Bułchak. Ewą tak. Konstancją Bułchak, nieodżałowane nasze wspólne przedstawienie. Bardzo lubiłyśmy to grać, świetnie nam się to grało. No i często wspominamy z Ewą, tak. To tak jak już wspominamy, to powspominajmy Mewę, o której mówiła Agnieszka też, gdzie grałaś Maszę. Masza to taka dziwna, splątana postać. Glińska mówiła chyba kiedyś o Platonowie, czy też nie wiem, czy to jest jej powiedzenie, czy czyjeś, ale użyła takiego słowa, że postać, która nie mieści się w sobie. Mhm. Być może taką postacią też jest Masza, która zdaje się odrzucać pewien konwenans, demonstruje swobodne zachowanie, a potem się godzi na małżeństwo z rozsądku. Jak gdyby zaprzeczała sobie, popadała w ten konwenans. Wiesz co, no dla mnie Masza, a ja grałam kilka razy już Maszę. W szkole grałaś jeszcze, tak? Grałam w dyplomie Maszę w Trzech Siostrach. Potem grałam Maszę w Teatrze Telewizji, też w Trzech Siostrach. Inna Masza jest w Trzech Siostrach, przepraszam. My mówimy o Mewie. No właśnie, ale ci mówię, ale Masza, ta postać, tak naprawdę to jest postać, która wędruje sobie po dramatach. Dlatego, że ta Masza jest i w Trzech Siostrach, i w Mewie, to jest ta sama wrażliwość, ten sam smutek, ta sama nonszalancja. To jest, wiesz, to jest to tak jakby jedną postać kopiuj i wklej. Ale Masza, to wiesz co, ja tak współcześnie, jak myślę o tym, to ta Masza z Mewy czy z Trzech Sióstr, to jest po prostu kobieta chora na depresję. Może to jest troszeczkę za proste podsumowanie tego, ale wtedy w czasach Czechowa mówiło się, i ona mówi, mam melancholię. Cierpię na melancholię. Mam taki melancholijny dzień. No więc, a dzisiaj się mówi, mam doła. Albo się wprost mówi o depresji. No. Nie jest to... Albo się mówi o chorobie cywilizacyjnej. Depresji. Tak. I jestem na antydepresjach. I o Maszy tak sobie myślę. Ja pamiętam tam taką szczególną formę, twoją w tej roli, znaczy formę temu, jak nadałaś, znaczy tam był jakiś rodzaj takiego zakleszczenia w ciele. Pamiętasz, grałaś to taka trochę wyprostowana jak struna, tak strzelałaś z kręgosłupa, pamiętasz tak, to? Tak. I to było jak gdyby jakiś rodzaj uwięzienia tej kobiety w ciele. Bardzo to było ciekawe, trochę takim jak jakimś takim gorsecie ona była, gorsecie, nie gorsecie, to też ileś lat ona minęło. Była w gorsecie. Czyli wyglądałoby, że szukałaś czegoś. Czego ty szukałaś w ciele tej? Czego szukałaś w ciele dla swojej bohaterki, tak zapytam. Bo to coś oczywiście znaczyło. Tak. Wiesz co? Jakiejś wolności. Ja miałam tam przecież długą, obciskającą sukienkę. Tak, tak. W takiej sukience w specyficzny sposób też się chodzi. I to nie jest komfortowe. Więc i ta Masza nie miała wolności.
i ona wolność sobie zapewniała piciem. Tak jak tam w tym naszym przedstawieniu z Krzyśkiem Stelmaszykiem mieliśmy scenę, jak pijemy nalewkę z takiego dużego słoja, z takim otworem, taki duży słój, w którym się jakby kisi i robi tą kisi, nalewkę. Bimbruje. I że oni po prostu z tego całego, wiesz, słoja tak potrzebują tego, tak potrzebują tej wolności i tego po prostu jakiegoś oderwania, że oni nawet sobie nie nalewają chochelką gdzieś tam, tylko oni po prostu piją to z całego tego słoja. I myślę, że ta Masza potrzebuje wolności. Alitka w Pożegnaniach według prozy Degata. Znowu taka postać zbrukana na wierzchu, a czysta w środku. Trochę o tym mówiła Agnieszka Glińska. Tak. I też jedna z tych bohaterek, co się w sobie nie mieszczą, prawda? Też taka. Tak. To w ogóle jest takie przedstawienie, które gdzieś na zawsze w sercu będzie siedziało i moim, i Marcina Hycnara. I to Litka. Litka tutaj jest bardziej taką. Wiesz, bardziej taką dziewczyną. Bardziej. Ma zadatki na, excusez moi, kurwę albo hrabinę, tak naprawdę, w punkcie wyjścia. Tak, ale ja myślę, że Litka akurat, bo to wiesz, zależy Litka z pierwszej części. Z pierwszej części, no właśnie mamy tam przemianę. Czy z drugiej, tak. Jak już jak mamy, jest no wojna, panią tam, hrabiną. Tak, ale też trzeba powiedzieć, że historia, ten romans, nie romans, parę głównych bohaterów jest zdeterminowany przez historię, tak. Bo zaczyna się przed wojną. Potem mamy sceny popowstaniowe, po powstaniu warszawskim. Mamy finał już po zakończeniu wojny, prawda? Ostatnie spotkanie tak, bohaterów. Tak. Więc bohaterowie są rzuceni w wielką historię. A co bardziej determinuje los twojej bohaterki? Relacje z ludźmi czy historia? Czy ten młyn historii? Myślę, że dla Litki w pewnym momencie ważniejsi byli ludzie, co mogą dla niej coś zrobić, którzy mogą ją gdzieś wywyższyć. Wynieść wyżej, podnieść wyżej, czyli status, tak? To na pewno dla niej miało większe znaczenie niż to, co się dzieje w Polsce. Ale czy to, co się dzieje, ją zmienia? Nie, myślę, że nie. Myślę, że zmieniają to, w którym momencie teraz jest i z kim. To takie, i to by pasowało, bo to przedstawienie bardzo, jak pamiętam, jakie widziałem, to bardzo przez Gombrowicza było przeczytane, prawda? To są już, tak powiem, tak no, nie masz takiego wrażenia? Pamiętam, jak rozmawiałem, że z Agnieszką też, że mam takie poczucie, że oni chcieli zrobić. Myślę, że to jeszcze, bo ta adaptację wspólnie ze Szczepankiem robiła, z Tomaszem Szczepankiem, tak, zrobić, przeczytać to, znaczy tego Degata podciągnąć pod Gombrowicza. Tam wiele, nawet ta scena na przykład popowstaniowa, tam jest taka scena z ciotką, którą grała Ewa Wiśniewska. I ta Ewa Wiśniewska jakby żywcem była przeniesiona z Błądzenia Jarockiego, miałam takie, gdzie grała taką gombrowiczowską ciotkę. I wydaje mi się, że takie. No ale to już są, to są. No, dobrze, nie to miałam są takiego skojarzenia, okay, bo okay. Dla mnie ten Degat jest bardziej o takich miękkich kawałkach w człowieku. Nie przykryty pancerzem, tak jak u Gombrowicza. No, że Degat jest niezwykle czujny
na człowieka, że jest niezwykle miękki, niezwykle taki uważny. Tak. To teraz zmiana jeszcze na chwilę tematu. Ważnym rolem w twojej, przepraszam, ważnym rozdziałem w twojej karierze były role szekspirowskie. Nie było ich może dużo, ale były w tym jedna, właściwie nie wiem, czy jest jeszcze grana opowieść zimowa, czy zeszła, tego nie wiem, no ale to jest ostatnia. Hermiona w opowieści zimowej, tak. Marcina Hetznara, Bianka w Otellu i Beatrycze w Wielu Chaosu o nic. Tak. Z czego, jeśli mogę sobie na wątek osobisty pozwolić, to znaczy to w ogóle to najlepsze było z tych przedstawień, przedstawienie Prusa Wielu Chaosu o nic i twoja rola Beatrycze. Bardzo przekorna, dowcipna, która znowu porusza się w takim gorsecie form i gestów. Tak, bardzo lubiłam tą Beatrycę i bardzo lubiłam to grać. Ale ja chciałam zapytać, ponieważ praca na scenie, praca w teatrze to nie tylko są sukcesy, chciałam zapytać, jeśli chcesz o tym mówić, ponieważ przedstawienie Otella było jakąś taką, no trzeba to powiedzieć, myślę, że też mieliście świadomość porażki, kiedy powstawało. I chciałam zapytać, bo rzadko jest okazja, żeby o tym mówić. To wydarzyło się ponad 15 lat temu. Czy masz, jeżeli chcesz oczywiście o tym mówić, czy potrafisz odpowiedzieć, dlaczego wam wtedy nie wyszło przy tym Otellu? Wiesz co, no ja tam grałam niedużą rolę, więc ja też nie uczestniczyłam za bardzo w tych próbach. I nie wiem do końca, jak one wyglądały, ale to przedstawienie na pewno było za ciemne. Tam nic nie było widać. I to się okazało dobrym pomysłem. Dystansujesz się po latach. No to nie jest jakaś ważny przystanek dla mnie. No to pomówmy jeszcze o spotkaniu z Maciejem Prusem, bo mam wrażenie, też rozmawialiśmy na backstage'u. Chociaż ja wiem też, że Maciej Prus przez aktorów jest bardzo niejednoznacznie oceniany, ponieważ ze strony świadków, ze strony osób, które z nim rozmawiały, był barwną postacią, wybitnie inteligentną i dowcipną. A wiem też, że aktorzy, niektórzy też tutaj już siedzieli, narzekali na jakiś rodzaj, nie wiem, czy braku współpracy, czy takiej ze strony Macieja Prusa, że nie do końca ich prowadził aktorsko. Ja pamiętam, że to przedstawienie, czyli Wiele Chaosu o nic, które miało być pożegnaniem Prusa z teatrem, śmialiśmy się na górze, powiedział, to jest moje ostatnie przedstawienie w teatrze, dobry tytuł na koniec kariery w teatrze, Wiele Chaosu o nic i nigdy już nie będę więcej pracować w Teatrze Narodowym, po czym zrobił jeszcze 3 przedstawienia, czy 4 nawet. Ale chciałam zapytać, znowu, jeśli użyjemy takiego sformułowania, które jest wytrychem, to znaczy, że ta twoja postać była w jakiś sposób współczesna, prawda? I mówimy o tej Beatrycze. A jednocześnie Prus zrobił przedstawienie na temat, na konkretny temat. Inaczej. Jak wspominasz tę współpracę z klasykiem polskiego teatru? Wiem, że żeście się na pewnym etapie bardzo lubili i bardzo dobrze współpracowali. Tak. No, ja uwielbiałam pana Macieja. Jego poczucie humoru, jego cięte żarty. A praca z aktorem, pomoc przy budowaniu postaci, przy czytaniu tego tekstu? To jest tak, że pan Maciej wiedział, jak chce, żeby to wyglądało i musiał mieć sprawnych aktorów, żeby to zrobili i żeby mu to wypełnili. I
To nie znaczy, że on na scenę wybiegnie i pokaże, jak chce. A pokazywał czasem? Pokazywał, to było bardzo śmieszne. To było bardzo śmieszne. I ta współpraca była urokliwa. Natomiast sobie myślę, że jeżeli byłby aktor, bo jest różnie, są aktorzy, którzy potrzebują, żeby im pokazać, co, i oni wtedy to zrobią. Więc jeżeli taki byłby aktor, to nie polecam tutaj pracy z panem Maćkiem, bo no to jakby... Czyli co, potrzebny jest ktoś, kto przedstawi swoją propozycję, mówiąc najkrócej, tak? Z której on coś wybierze. Propozycję, tak? Albo pokaże mu coś lepszego niż on pokazuje, żeby go przekonać, że może jednak tak. Ale tą pracę wspominam super. W 2021 roku zagrałaś, to już w okresie lockdownu, znaczy nie, tuż po lockdownie, zagrałaś w premierze Śniegu Stanisława Przybyszewskiego. I znowu tak. To było przedstawienie, tym razem w reżyserii Anny Gryszkówny, ale przedstawienie sztuki, chcę powiedzieć, skazanej na zapomnienie w jakimś sensie, wydobytej z lamusa. Historię czworokąta właściwie, prawda? To jest historia czworokąta. Ale, co jest ciekawe, tam miałaś do zagrania, chyba nie grałaś wcześniej, to była klasyczna femme fatale. Trochę jak się czyta ten tekst po latach, to jest trudne. To znaczy, to nie jest tak jak z Pyrzyńskim, to co próbowała zrobić Gryszkówna, żeby przeczytać, żeby ten tekst oczyścić z jakichś takich manieryzmów młodopolskich, z takiego nieznośnego symbolizmu. Była to ciężka praca i ona dotyczyła też oczywiście tego, co mieli do zrobienia aktorzy. A ty portretujesz taką klasyczną femme fatale, wchodzisz na scenę w niezwykle nie ekstrawaganckiej, tylko takiej, teraz mi brakuje słowa, efektownej sukni, grasz demona o wyglądzie anioła. I to jest na takiej sprzeczności. Natomiast, tak jak mówię, żeby wejść, żeby oczyścić tę historię z pewnego manieryzmu czy symbolizmu, żeby tę historię uwiarygodnić, musiałaś to zrobić razem z reżyserką. Czy możesz o tym procesie powiedzieć? Tak. Wiesz co, jak ja się dowiedziałam, że będziemy to robić i co gram ja, co gra Dominika. Dominika Kluźniak? Tak. Jęknęłaś. I sobie mówię, kurczę, to jest tak, to jest banalne. Ja zła, ona dobra. Ja sobie pomyślałam, ciekawsze by było, gdyby to było na odwrót. Ale zostało tak. To ja to tak zagram, pomyślałaś. Potem miałam duży problem z tym, ponieważ potem pomyślałam sobie, Jezu, ale to jest taka sztampowa, młodopolska femme fatale. To jest takie jeden do jednego, bo ja to zawsze chciałam tak, wiesz, że tu jest tak napisane. No wiem, zróżnicować, ale to co mówisz, tak. Czasem tak, nawet poszukać. Prawą ręką za lewe ucho. Ale żeby to było bardziej interesujące i jakieś takie niebanalne. A tutaj musiałam zgodzić się na taki szablon. Bo Ani bardzo zależało, żeby ta postać tak, żeby dokładnie ona była... Szablonem? Żeby ona była tak, młodopolską femme fatale. Tak. Czyli wchodzi, już wszystko wiadomo i do końca wszystko ma no być więc wiadomo. Ja miałam z tym duży problem. Ja mówię, kurczę, no wchodzę i no i już wiadomo, że w momencie, kiedy wchodzę, to już będą same afery. I zresztą tak jest. I
zastanawiałam się, jak to ugryźć, gdzie, żeby zrobić jakiś zwrot, jakieś coś wbrew temu, jakiś, bo ona i w sukience, i we fryzurze, i we wszystkim ona jest... Zła. Zła po prostu. Po prostu zła. I to się jakoś tak... Dopiero jak sobie się z tą myślą oswoiłam i uspokoiłam się, że tak, że ona ma być tym symbolem, tak ma być, to jakoś mi się to zaczęło układać i nawet udało się parę jakichś dróżek wydeptać sobie w inną stronę tak po cichutku. Ona tam, czego nie ma w tekście, na przykład popłakuje gdzieś na boku, trochę takie jakieś ma, nie wiadomo, czy są gesty dla zmylenia bohaterki, czyli tej konkurentki swojej Dominiki, prawda, jakieś takie, ale najbardziej, przepraszam, ale muszę to powiedzieć, od strony technicznej imponująco jest scena, w której masz głowę pod wodą. Ile masz ją w tej scenie, bo to trwa bardzo długo. Słuchaj, to się zrobił już po prostu konkurs w teatrze, że oni obstawiają. Ile wytrzymasz? Tak, i nasza kochana inspicjentka Kasia liczy. Mówi, o, dzisiaj rekordu nie pobiłaś, bo ja wychodzę z tą głową, wiesz, mokrą i mówię, ile? Ona dzisiaj nie ma rekordu. Ale no. to jest... Rekord już ci mówię, rekord jest 48 sekund. Bo to jest z punktu widzenia, jak pamiętam, publiczności, to jest cholernie długo. Znaczy, pamiętam, że cholernie długo. Zastanawiam się, jak długo można wytrzymać pod wodą, bo Oskar Hamerski wkłada ci po prostu głowę do jakiejś takiej, nie to akwarium, tak, czy czegoś takiego. I bierzesz oddech wcześniej? Tak, biorę oddech i nurkuję, no. A jak inaczej? Aczkolwiek ludzie myśleli często, nie, ona tam musi mieć podłączone jakieś... Coś z tlenem? Coś z tlenem, musi. No to jest hardcore, znaczy jak myślałem sobie, to jest hardcore. Coś nie? Ty. Z punktu widzenia mojego był hardcore. Za chwilę rozpoczniesz próbę do nowego przedstawienia, prawda? Czy nie wiem, czy już, tak. już się... Nie, za chwilę. Czy tym razem gra snów Strindberga, tak. reżyserii Sławomira Narlacha. Wiesz już, kogo grasz? Nie wiem, ale przeczytałam i po prostu to jest straszne. Hardcore? To jest tak trudne. Ja nie wiem, jak to w ogóle... Co tam się dzieje, co... No, bardzo trudne, ale Sławek na pewno ma na to pomysł, więc... Natomiast ja czytałam i się przeraziłam. Rzadko tekst grany ostatni raz, znaczy nie, no w Warszawie był grany w latach 70. właśnie w reżyserii wspomnianego Macieja Prusa w Teatrze Współczesnym. No. I potem już nie? Wydaje mi się, że w Warszawie nie. Nie przypominam. No widzisz, to sobie. Może bardzo jest rzadko gra. Jakiś powód. Może to coś znaczy. A może uda wam się odczytać znowu ten tekst na nowo, tak jak się udało przy przedstawieniu, o którym nie mówiliśmy, a które bardzo lubię, cenię, myślę o aktorze Michała, Norwida w reżyserii Michała Zadary też wydawało się tekst rzadko grany, nie grany w ogóle, a okazał się, nie do końca okazał się hitem komercyjnym, ale był fantastycznym przedstawieniem. Tak, i to był odkryciem w ogóle jakimś było... repertuarowym właściwie. Tak, i to było to przedstawienie aktor. Ono nauczyło mnie chyba najlepiej wiersza. Bo Norwid nie śluby panieńskie. Nie, bo Norwid jest bardzo trudny. I naprawdę trzeba się mocno skupić, żeby powiedzieć to tak, żeby człowiek słuchający tego zrozumiał. I chyba tam się najlepiej, największą szkołę miałam wiersza. Życzę ci takich ról, czy to będzie Strindberg, czy to będzie Norwid, czy to będzie Szekspir, żebyś znalazła klucz do nich, żebyś miała poczucie sensu w ich wykonaniu. I żebyś miała feedback ze strony publiczności. Tego ci życzę i bardzo ci dziękuję. Bardzo za to dziękuję, spotkanie. A jeszcze na koniec tylko chciałam powiedzieć,
tak sobie pomyślałam, że te wszystkie spektakle, które wymienialiśmy, to są zawsze jakieś, tak jak wspominaliśmy, spotkania z ludźmi. I właśnie w teatrze to jest dla mnie najważniejsze. I życz mi spotkać. Życzę ci fantastycznych ludzi na twojej drodze, na miarę tych, tak, których spotkałaś do tej pory. Nowych reżyserów, żebyś, że tak powiem, była na fali wznoszącej. Zawsze jest góra-dół, to wiadomo, jest w tym zawodzie, nie ma inaczej, ale żebyś weszła teraz na falę wznoszącą no i pokazała coś jeszcze innego. Gdzie tym, raki zimują. Nie gdzie raki zimują, ale jesteś... No, wyszłaś już z okresu amanckiego, więc teraz, przepraszam, że to mówię, ale tak... Nie z wyglądu, ale jeśli chodzi o rolę teraz, życzę ci płodozmianu. Dziękuję bardzo. Wszystkiego. Ja dziękuję ci, Michał, za zaproszenie i za te kolejne podejścia, bo to jest nasze czwarte podejście. Tak, były problemy, żeby się spotkać, ale doszło do skutku za kolejnym razem, za co ci bardzo, bardzo dziękuję. Ja Patrycja Soliman, piękna 40-letnia, była naszą gościnią.